Witam was wszystkich serdecznie w tym nowym odcinku Let's Play'a Fable. I dzisiaj mamy do zrobienia taką jedną misję. Mam nadzieję, że mi się zmieści w czasie, zmieszczą mi się w czasie dwie misje. Czyli jedna to będzie zawody w zabijaniu hobbysów, a drugie to eskorta kupców. Właśnie założę to sobie swój kapelusz, bo coś go mam. I właśnie to dzisiaj będziemy robić. O, grom tutaj, porozmawiajmy. Well, well. Look who it is. Come to play with the other children, have you? Shame Whisper has such a soft spot for you. She should have taught you a lesson in Orchard Farm. But she learned. I only hope you both end up in the arena one day. Then we'll see who the greater hero is. But I've wasted enough time talking. The Guildmaster needs me back at the guild. He can't entrust important quests to novices like you. Spanner. Okay. I tak, ponieważ wątpię, żeby równo w pół godziny zmieściły się te obie misje, dlatego będę często wycinał niepotrzebne fragmenty, żeby to skrócić film. Także widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy w sadach. I teraz możemy robić tą misję. To jest to złota misja? Tak, to złota misja. Ah, there you are. About time you showed up. I was going to start without you. I was just telling your friend here, the whole orchard's overrun with hobs. I could get rid of them myself, but it might be more fun like this. Whoever kills the most hobs gets the trophy, right? I don't care how you do it, just stick 'em before they drink all my scrumpy. The little sods cracked open my crate down by the river at the far end of the path. Guess that's where we should go. Race you there. No i właśnie w tym jest problem. W tej misji czasami trzeba podchodzić do niej kilka razy, dlatego że... no dlaczego? Szept się ścigamy. I jeśli nie zabijesz więcej niż szef, to przegrywasz tą misję automatycznie. Tak, i trzeba być naprawdę szybki. Dobra. Na początek trzeba iść na sam koniec i jak najszybciej zacząć eksterminowanie hobbysów. Eksterminację, nie wiem. O, i w ten sposób ja zacznę. O, Jezus Maria. Kurwa. Samobójstwo. To było głupie posunięcie, ale inaczej nie mogłem. Nie udało mi się strzelić. Pamiętajcie, jak najwięcej zabijajcie tych czarodziejów, dlatego że ich najszybciej się zabija i można właśnie szybko zacząć. Spieszcie się. A gin. You won't wait for me, will you? Nie siepię hobbysów, dlatego że są bardzo wytrzymałe. W sensie strasznie. No dalej, gin. Really don't like hops, do you? No gin. How many do I have to kill? Nicie, bo zaraz ona mnie dogoni. Who's next? No co jest? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. To mój hobbys, odwal się. Fuck.
i rzuciłem się niepotrzebnie na największego kozaka. Nogi! Fuck. Atakuje mnie dwóch naraz, masz. Trudno. Musiałem tego użyć. To nie fair. Ona mnie atakuje. Kurde, mogę to równie dobrze przegrać zaraz. Jeśli się nie sprężę. Nogi. Nogi. Szmato. You won't wait for me, will you? Kurde, nie, nie ją. Well done. You really taught the Hobbs a lesson. Kurde, remis. They'll think twice before they try stealing from me again. Not bad. Don't think it'll be easy next time, though. I think I'll hold on to the trophy for now. I was here first, after all. I've had enough of this. Maybe the guild has something more interesting for me. Bez jaj, co? We better make a move now and check on the damage. Nie mówcie, że przegrałem. Bo chyba zwariuję. Cóż, widzimy się za chwilę, jak ja to zrobię. Not bad. Don't think it'll be easy next time, though. I suppose the trophy is yours then. For now. I've had enough of this. Maybe the guild has something more interesting for me. We better make a move now and check on the damage. Nareszcie, odkąd się rozłączyłem, robiłem tą misję gdzieś 6 razy, aż mi się w końcu udało. Nie wiem, co to było potworne. You have reached the recognized status. Odpoczynek, bo zaraz wariuję. Wskazówka skarbu. Właśnie. You are now renowned enough to use the manly arm pump expression. Jest jakiś wielki skarb w całym Albionie i... You have found your first treasure clue. I w całym... O Jezu, nie mów nic. The clues should lead you to it. I understand there are 6 of them in all. No, jest 6 wskazówek dotyczących skarbu i to jest największy skarb w Albionie. Jeszcze nigdy go nie znalazłem. Jeśli macie jakieś podpowiedzi co do tego, to piszcie. Bo chętnie dowiedziałbym się, gdzie znaleźć poszczególne wskazówki, wszystkie. A także, gdzie jest ukryty skarb. Ale na początku, gdzie znaleźć wskazówki? O to bym prosił najbardziej, bo chyba jak w to grałem, zdobyłem tylko w całej grze 4-3, gdzieś tak około. I nie wiem, gdzie szukać takich rzeczy. No i srebrny klucz. I widzimy się zaraz, ja wrócę do gildii, zajmę się swoimi popierdółkami, a później zajmiemy się eskortą kupców. Yeah. Dobra, jestem znowu i patrzcie co mam, teraz mogę go trzymać. Wydałem dość sporo teraz kasy i dałem sobie też trochę do umiejętności właśnie. A nie to? To. Wiele uderzeń, bardzo przydatne. O. I teraz tak, wystarczy nacisnąć właśnie 4, jak u mnie. I jak walniemy kogoś, to jakby 2 razy dostał z tego samego kalibru. Także dobre. Co ty dla mnie masz? A, tylko da się sprzedać rzeczy. Gincie, szubrawcy! Rozwalę was moim mieczem. Pła, jestem potężny. Nie za szybka broń, jednak ma potężnego kopa. Ale to moja ulubiona. A teraz... przebiję cię na wylot. Efektowne. No także... wezmę jeszcze to twoje złotko.
O, jeszcze twoje złotko wezmę. A nie, to przecież mięso w dalszym ciągu. Pomyłka. Dobra. Gincie, żuki i osy. Będę was nawalał z tego potężnego miecza, bo butem się nie da. Tak. Butem ich nie rozwalę. Zaraz, właściwie mogę. Pięściami. O. Tylko to bardziej skopa, a nie rozdeptanie. Butem was nie mogę rozwalić? No weźcie. Tak słabe stworzenia, a jednak trzeba używać do tego... broni białych, a nie pięści. Na chwilę zajrzę sobie do przełęczy rybaka, bo to jest taki quest, który się nigdy nie kończy i można do niego przynosić ryby, dostajesz nagrodę w postaci sławy. I chyba złota też, nie wiem. Call yourself a fisherman? No tak, nie miałem ryby. A kiedy indziej złowię. Będę chyba musiał pobić swój własny rekord. To się da zrobić. No dalej. Lecimy! O, zrespawnowały się stworki. Tu no nie ma zamiaru ich nawalać. Idziemy dalej. Do mrocznego lasu, tam ich spotkamy. Kupców, których mamy eskortować prosto dalej przez Albion. Nie, tutaj już klucz znalazłem przecież ostatnio. Kurka. Daj. Kurde, ile tego mięsa mam. A, nie mogę się przedostać z drugiej strony. O mocy, gin. O fuck. Wytyfy. Lag. Boże, jak ja nie znoszę tego kompa. Cóż, musicie przetrwać z takim let's playem. Tam. Wypadki każdemu się zdarzają. Masz gin. Kto mnie znowu nawala? Jeszcze ty? Właściwie dokąd prowadzi sady. A, skrót do sadów. A my pójdziemy... Właśnie nie. Chcę sprawdzić, czy może nie ma jakiegoś jeziorka, żeby coś wyłowić na tych mostach. Jestem pewien, że coś może się znaleźć tutaj. Nie? Nie ma niczego? Nie ma. A właściwie z czegoś takiego nie da się łowić. Dobra, idziemy dalej. Naprzód. Wąwóz w wielkim lesie. Niech sobie przy... A, już wiem. Tutaj mają obóz bandyci. Uwaga, bandyckie, my to na wprost. Zaraz, na pewno napisali na wprost? Na wprost, tak. Jak on przeszedł? Przygotuj złoto, tak jest. I co znowu? Aha, spoko.
O, ktoś zginął. I'm afraid this path is private. It'll cost you to get through. Or we can always use your head as an ornament. Either way suits us. Ale się boję. I can't smell any gold on ya. Not enough anyhow. You better go get hold of some, haven't ya? To ty czujesz, ile mam złota? I still don't see no gold. Wiesz co? Jakoś nie chce mi się płacić. Także... zdychaj. A masz. Że jak? I wy chcieliście ode mnie opłaty, skoro sami nie zasługujecie na to złoto. Oho, mają płonące kusze. Już jest trochę trudniej, ale w dalszym ciągu nie za trudno. Tylko na tyle was stać? Hobbysy były trudniejsze. Hobbysy, przepraszam. To jest za proste jak dla mnie. Czas rozwalić resztę. Tam chyba jest dużo wybuchających beczek, z tego co pamiętam. Najpierw strzelę do tego. A teraz do tej beczki, jak tylko podejdą. A niech to. Gincie! Nie jesteście godni ze mną walczyć. Jesteście zwykłymi cieniasami. Musicie przyznać, że dwuręczne bronie są znacznie silniejsze w skutkach niż jednoręczne. Co już? Ej, ja chciałem się z tobą pobawić, a ty mi tak się odpłacasz, umierając na miejscu. Nie lubię cię. Poch. Dobra. Ło, zwiększa mocy płomieni. Tak, tutaj, żeby ulepszać bronię w jakiejś mocy żywiołów czy inne rzeczy, trzeba dodawać do broni właśnie takie różne kamyczki z mocami, które znajdziecie w całym Albionie. Gdzieś tam ukryte. Na razie nie mogę wsadzić do żelaznego dwuręcznego miecza, mogę dopiero wsadzać kamyczki od stalowych broni. I stalowa broń może pomieścić jeden kamyczek, obsydianowa dwa i ta najlepsza trzy. I tak magiczne bronie kozaczą, także no. Nikt nie przeżył. Czy jestem aż tak morderczy? Chyba tak. Dobra. To są demoniczne drzwi, które się otworzą, jeśli zrobicie przed nimi coś strasznego. Nie wiem, czy mam chrupiącego kurczaka przy sobie. Podejrzewam, że mam, ale spróbuję. Bo ponoć śmiesznym wyjściem z sytuacji jest zjedzenie... kurczaka na oczach tych drzwi. Jeszcze nigdy mi się nie udało, ale spróbuję jeszcze raz. O, mamy jednego. Wstawmy go tutaj i zobaczmy, czy zadziała. This is the deal. You perform an act of great evil in my sight and I'll pop open. Dobra, teraz patrz. Huo. This is the deal. Bytyfy, nie udało się znowu. Trudno, nie udało się. Może trzeba przyprowadzić tutaj kogoś i zabić przed nim, nie mam pojęcia, ale chyba w ten sposób. Cóż.
I oto kolejna miejscówka w tym świecie, gdzie będziemy mogli się od razu przeteleportować, ponieważ tu jest portal. O, właśnie tutaj uaktywniliśmy go i teraz będziemy mogli tutaj wracać i przychodzić i w ogóle. A, oni się ze mną w ten sposób bawili. Gincie! Szybki jestem. Kolejne mięso? Ja nie mogę. Ile kupców. Ja szukam gościa z zarostami. Nie, a nie ma żadnego. Chciałbym sobie załatwić wreszcie brodę. Lubię brody. Tutaj nic się nie da złowić na wędkę, lecz tutaj z pewnością. Tutaj na prawej ścieżce jest ścieżka do różowego domku, gdzie są kolejne demoniczne drzwi, które można z łatwością otworzyć i chyba kolejny srebrny klucz, chociaż nie. Właśnie tutaj też jest srebrny klucz. No dalej. Zostało mi jeszcze 9 minut, nie wiem czy zdążę całą misję zrobić. A to źle. No. Upierdliwa była. Był ten klucz. Zaraz, ryba? Miał być klucz. Hamy. O Jezu, albo ja zapominam, gdzie się znajdują te klucze, albo... Ktoś mnie robi w jajo po prostu. No, tutaj są kolejne demoniczne drzwi, których trzeba zdobyć wyższy mnożnik walki. Nie wiem, co to dokładnie oznacza, ale byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mi napisali dokładnie, o co tutaj chodzi. Jeśli ktoś wie. Jeszcze nigdy mi się nie udało tego zrobić. To jest jaskinia hobbystów. Jeszcze tutaj nie wchodzimy. Dlatego, że po prostu nie trzeba. Tutaj jest quest, którego nie robimy na razie. Idziemy sobie stąd. I tutaj już się zaczyna quest. Właśnie. Chyba będzie dłużej ten odcinek trwał niż pół godziny. No ja tak nie chciałem. A szkoda. Thank Abbo, you're here! I thought we were gonna die at this hellish place! We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way, we'll be right behind you. The sooner we put this forest behind us, the better. There are unnatural things out there. Lead the way! A ten raz jest bardzo straszny. Spróbuję się uwinąć jak najszybciej, jeszcze żeby się zmieściło w tym odcinku. Właśnie sprawdzę jeszcze status bohatera. Nie to. A, idzie dobrze. I tutaj mamy do wyboru coś. Ah, help! Something bit me and left me for dead. Please, let me come with you. We can't let him follow. He's infected. He'll be eating our guts before we know it. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can bear well and there won't be any trouble. Tak, i tutaj właśnie taki do złego i dobrego uczynku, jak zrobimy, to znaczy jak go nie weźmiemy ze sobą, zrobimy zły uczynek, ale będziemy bezpieczni. Jak go weźmiemy, to zrobimy dobry uczynek i będzie, no, będzie niebezpiecznie trochę, ale cóż. Tak. Thank you, hero. I'm very grateful. I'm right with you. Spoko. I idziemy dalej.
Tylko jeszcze sprawdzę, czy nie ma nic do złowienia. Podejrzewam, że nie, ale trzeba sprawdzić. Dobra. Ten odcinek już trochę trwa. Czwarta wiórka zmartwychwstania. Oj, będzie długa przeprawa przez ten las, bo to dość długi las. I w następnym odcinku wam takie poboczne rzeczy pokażę już, które opuściłem podczas tego, podczas tej podróży. O, to jest wilkołak. Bardzo niebezpieczny, proszę uważać. Dobra, załatwię go. O, przód. To jest tutaj. Łatwo zabijać wilkołaki, kiedy ma się wzmacniacz mocy srebra. Bo wiadomo, że wilkołaki są podatne na srebro. Gin. Tutaj są drzwi, za którymi jest taka fajna szata ukryta. W następnym odcinku wam pokażę, jak tam się dostać. Nie trudno, ale i tak pokażę. To znaczy, nie trzeba się zastanawiać, jak tam się dostać, tylko pokażę wam, co tam jest. Dokładnie nie pamiętam. To znaczy szata mrocznego maga, jeśli dobrze pamiętam. Najłatwiejszym sposobem na pozbycie się tego jest to. No i na... Lak. Bo te takie grzybki wybuchają właśnie, jeśli ich tak trzeba pozbyć. Oj, zamknijcie się w końcu. O, a tutaj jest bardzo ciekawe miejsce, bo po pierwsze jest tutaj ukryty jeden ze srebrnych kluczy. 15-kluczowa srebrna skrzynia, w której się znajduje najlepsza kusza w grze. Oraz burdel. Zaraz wam powiem. Tak jest, burdel. Co prawda nie jest to gra dla pełnoletnich graczy, tylko dla mniej letnich, ale burdel się tutaj znajduje. Jednakże nie ma tutaj jakichś takich scen do pokazanych strasznych. Burdel tak czy siak jest. Skórzane buciki, no proszę. A, przód. Solo, madafaka. O, tam biegnie. Świry! Jezu, muszę ich uratować. O fuck. A teraz ich uleczę. No, jest dobrze. Za 2 minuty, tak według mojego stopera idzie, że będzie już pół godziny. Ale tam trudno. Atakują! Schronić się, gdzie oni są? Tam! Nie drzyjcie się! Kurde, nie dajecie mi przejść. O kurka. Zraniliście jednego z kupców. Nie zostanie powiększona moja stawka nagrody.
A szkoda. I tutaj jest ukryty srebrny klucz. Proszę obserwować. Strzelamy tutaj. Kurczę, jeszcze raz. O. I wypada stamtąd srebrny klucz. Proszę bardzo. A tutaj znajduje się srebrna skrzynia na 15 kluczy, w której się znajduje najlepsza kusza w grze, którą ja będę się posługiwał. A tutaj jest burdel w mocnym lesie, jest zamknięty. Aha. Jak już skończymy tego questa, będzie można tam pójść. I są tam. Jest tam quest, którego jeszcze nigdy nie zrobiłem, o ile istnieje. I jeszcze demoniczne drzwi, w których jest do zdobycia kapelusz Alfonsa. Cenna nagroda. Jednak żeby go zdobyć, trzeba wydać potwornie dużo kasy. I mamy tutaj handlarzy. Wow. Stalowy topór, nie ma co. Blackjack. Coś jeszcze tu jest? Jest tutaj jakaś minigierka. Welcome to the blackjack. What takes your fancy? Thank you for your money. I mean your custom. Jest tutaj wiele minigier w tej grze, w których można zarobić trochę pieniędzy. Zobaczmy, co mamy tu do kupienia. Zaraz wracam, to nie będzie potrzebne w filmie. Dobra, jestem, zrobiłem parę interesów. I tak, jak jest świątynia Skorma. Tam się znajduje quest, który objaśnię też w następnym odcinku, w którym można zdobyć najlepszy łuk w grze, którego ja nie chcę zdobyć, bo naprawdę trzeba robić strasznie złe uczynki, żeby go zdobyć. Ale nie jest też trudno. Kiedy później wam to objaśnię, na razie kontynuujmy ten quest. Jezu, nie drżyjcie japy. Gincie, pomioty. Świetnie. Tutaj powinien być teleporter, ale to w innej części gry. O, a tutaj chyba będzie srebrny klucz. Nie, nie będzie? Chyba tam dopiero. Na nich! Jestem nie do pokonania, gin! Tak. Jak widzicie, mam już 1600 złotych monet, nie wiem jak to nazywać. Nieważne, mam dużo hajsu. Oho. Weźmy szybko. O, wezmę przy okazji srebrny klucz. Jak klucz może być tak silny? Trudno. Yeah. Wybaczcie, musiałem tutaj zrobić przerwę, ponieważ mi się zlagowało. I to jest ostatni... Trudno.
No i właśnie to jest cena wzięcia jego. Teraz trzeba go zabić. Gincie. W sensie ty gin. Mocny jest. Właśnie, trzeba użyć wielokrotności uderzeń. Nie tego, idioto. Dobra, teraz wystarczy poczekać. Gin, szmato. Gin. No umieraj. Cóż, zdechł nam towarzysz. Ale nic, nic tak miało być. Właśnie. Wszystko będzie dobrze. Najpierw pójdę tutaj, gdyż jest ukryta skrzynia. Ło, to sobie zatrzymam później, zwiększając o tofu. Dostałem złotą marchewkę tofu i zwiększać mocy piorunów, to wiadomo co robi, zwiększać mocy piorunów, robi piorunujący miecz, że się tak wyrażę. Dostałem złotą marchewkę, jak zjesz tą marchewkę, to się świecisz automatycznie, tak jakbyś użył lampy. A tofu daje, co dziwne, nam daje plus 5 do dobrych uczynków i przez nie tyjemy, tak jak przez każde jedzenie. Ale przede wszystkim daje nam dobre uczynki. I to nasz pierwszy golem w grze, golem ziemi. Musimy go pokonać, jak pewnie się domyślacie. I teraz będzie trudno. Fuck. Dobra. Gin. Czarydzy. Szybko, szybko. Jak wtedy tak jakby ziewa, to trzeba się odsunąć. Fuck. Gin paskudo, fuck. I tak cię pokonam. Kupo ziemi, jesteś słaba. Daj ju. Jestem szybki, haha. Fuck. Nigdy nie udaje mi się tego zrobić. Gin. No gin, cholera. Nie uda mi się podnieść. No bez jaj. Świetnie. Teraz zginiesz, padalcu. Fuck. Chcę się podnieść, no. Ki. Jezu. Nie, ja po prostu nie mogę z tego. Dobra, spadamy stąd. Dość już na dzisiaj, to będzie koniec tego odcinka. W następnym pokażę wam jeszcze więcej. Bo już i tak za dużo czasu minęło, jak na mój gust. Murphy!
Tylko z nimi pójdę. Tutaj też możemy się od razu przeteleportować, kiedy będziemy chcieli. Tutaj też są demoniczne drzwi kolejne. Tutaj wszystko jest. Tutaj też chyba jest srebrny klucz. I nagroda. Aż 3500 sztuk złota. 700 i tego i w ogóle. Jestem świetny. Teraz możemy poszaleć. Kciuki w górę, jeśli chcecie, żebym w następnym odcinku wydał tą kasę na burdel. Ale teraz kończymy ten odcinek i pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.